Jeszcze zdążył zrobić. Dobra, koniec. Dobra, zaczynamy kolejną rozgryweczkę. Tu jest, no... Halo, halo, jest jakiś naukowy. A, ja jestem! Chodź do ulepszarki, szybko! O, Bladeuszu, biegnę za tobą. Do ulepszarki! Nie wiem, czy dobry pomysł, ale jolo. Chodź, szybko, trujemy. Dawaj, dawaj. Kim ty jesteś, ochroniarzem, tak? Czy z kimś? Nie, jakiś medyk, nieważne. Dobra, wrzucaj karty. Dobra, spróbuję na fajn, może się uda. Dawaj. Chociaż ta ulepszarka, powiem ci, że... No działa jak działa ogólnie. Powiem ci szczerze, z doświadczenia wiem, że zazwyczaj nie działa. Ale może w końcu zadziała. Byłoby naprawdę bardzo miło, gdyby ulepszarka w końcu zaczęła ulepszać karty. Dobra, jest progres, jest trójka. Dawaj jeszcze raz. Nie wiem, chyba dwójkę miałem. Ja chyba miałem trójkę. Jest progres. Ulepszyło na wyższy poziom. Zobaczymy, czy teraz ulepszy, byłoby naprawdę... O, patrz, jaka fajna reklama. Happy Pizza Day. Dzisiaj jest Pizza Day chyba. Co? Gdzie to masz napisane? Trójka. Może jeden, jeden. Ej, level 4. Zajebiście, to zostaw, albo rzuć, jolo. A, na fajnie to chyba można. Ta, dobra, robimy to. A tu jest Pizza Day. No mówię, że Pizza Day, dzisiaj jest wielki Pizza Day. A czwórką to możesz, ej, to się, to chyba zadziałało, wiesz, w takim razie. Dobra, zobaczmy jeszcze raz. No. To idziemy do jakiejś zbrojowni. Jaki masz numer? 4, tak? Poczekaj, zobaczę, do czego tam mam dostęp do... Tylko to, że 1-1 dajmy, wiesz? Bo to nie masz dostępu do żadnej zbrojowni. Bez sensu. Chodź, rzuć i 1-1 damy. Ja właśnie nie ogarniam, jak to teraz działa z tymi kartami. Kiedyś było inaczej. Kiedyś były czasy, co nie? Kiedyś to było. A, witam! Witam! Dobry. Tutaj kolejka jest niestety. Dobry, kolejka panie. Jest, proszę się nie pchać. Tak? A spokojnie, też kurwa, tego panie, sobie, pan tu nie stał. No. A ja tylko polepszę sobie przyszedłem, nie przejmujcie się. Mam kartę naukowca poziom 4. Dobra, nie wiem, to ja mam jakąś inną, chodź, zobaczymy, co z tym zrobić. Dobra, to powodzenia ci. Dobra, tyf. Dobra, chodź. Dobra. Wiem, chodź, chodź, wiem, co możemy z tym zrobić. Dostaniemy się do zbrojowni D. O ile tam się już ktoś nie dostał. Nadal, dobra, potem spróbujemy jeszcze ulepszyć, ale chodźmy, chodźmy spróbować ten. O. Tu jest rewolwerek właśnie, ja sobie wezmę tego strzelacza. Delvex, tam sobie, weź pistolecik tam leży jak coś. Siemanko, co tam u was? Co ty robisz, jecarzu? Hejka. Siemka. Co tam, co czekacie? Co panowie czekacie? Sprawdzaliśmy właśnie, co tutaj ciekawego jest. A, tak ciekawości. Jak to wygląda? Tak, ciekawości, wiesz jak jest. A, no. Ciekawości, na pewno. No, wiesz jak jest. Wiesz jak jest, no. Czegoś konkretnego? Nie, no sprawdzaliśmy, co tam u was. Chcecie... Aha, a nie potrzebujecie, nie wiem, pomocy jakiejś, czegoś tam? Nie, nie, poradzimy sobie jednak po zastanowieniu. Poradzimy sobie. Wiesz jak jest. Access granted. Ekipować tą kartę. Kurwa, spadam stąd. Kontrolne. Nie no, ulepsza, ale po prostu... Tak sobie. Zresztą. Zawijajmy się po prostu stąd. Kurwa, no czemu tego nie możesz? A, bo mam radio. Ale tam ostrzał jest. Kurwa, zawijajmy się stąd. Będzie za późno. Dobra, jest zbyt niebezpiecznie, zawijam się stąd. W sensie już jest porządny ostrzał. Personek klasy D dobrał się do kart. Przesyła 6 zł. Zawijam się stąd. Cześć. Cześć! O, Nitek, dziękuję za 6 zł. Cześć! Ja tobie też życzę, mówię cześć, byczku. Było fajnie. Ale wystarczy tego dobrego. W ogóle muszę trochę odpocząć, bo energii nie mam.
tam było przede mną. Ach, to chyba tylko ten gościu. Dobra, weźmy plecak. Strasznie szybko męczę. Kim ja jestem? Medyk. Dobra, zobaczmy kto to będzie. Ej, dobra, ej, halo, halo! Halo, jestem tym. Skurcz się zaraził kryształem, więc uważaj na mnie. Ja pierdolę, naprawdę nie możecie zagrać chociaż raz bez kryształu? Ale on tam poszedł, nie my. To może, nie wiem, zastrzelcie go, bo roznosi zarazki? No to tak, będzie trzeba go zastrzelić. Ale on ma hazmata, także. No. No właśnie mam hazmata, więc luz. Co to jest hazmat? No, no to są ale ja nie mam. No to chodźmy do lejta, po prostu go poszukamy. No ale kurwa, to nie lepiej zajebać skurcza, który roznosi znowu zarazki? Nie wiecie, że jak go zabijemy, on i tak będzie dalej roznosił jako zwłoki, no tak. Także no. No ale to wtedy ktoś by musiał wejść w te zwłoki, co nie? Niech się z dobra, wezmę tego maskę i możemy wracać. Dobra, chcecie iść? Tylko tam jest personel klasy D uzbrojony, jak coś tylko wam mówię, ale możemy iść. Okej. My jesteśmy też uzbrojeni. No wiem, ale jak coś to dobraliście do zbrojowni, no idźcie pierwsi. Jesteście na jakimś radiu? Nie. W sumie to nie pomyśleliśmy o tym. Jak coś, to ustawiam 109. Dobra, zaraz wejdziemy. Halo, halo? Halo, halo? Halo, halo? No i elegancko. Ej, dobra, możemy pójść do ulepszarki, ulepszymy sobie jeszcze na wyższy poziom legendarnej kary. Ja chcę w końcu mieć o 5 chociaż raz w życiu. Chodźmy do ulepszarki. Ile czasu do dekontaminacji, tylko sprawdzę? 2 minuty. Oj, to musimy się... Nie, ale mamy... Ten, no to założysz, ty założysz kostium, a ja mam maskę. Chodźmy do ulepszarki. Jest to, uwaga, jesteś cepek chyba, nie jestem pewien. Strzelać! To na pewno nie jest, to nie, na pewno nie jest nasz. Zabij go. To jest nasz. To jest nasz? O, to nasz! O! To nie jest nasz! To nie jest nasz! On jest przebrany! Nie, proszę. O cholera, uciekajcie! No kurwa, znowu ten jebany kryształ! Ja pierdolę, naprawdę nie możecie grać bez niego? Ale żeby być uczciwym, to... Kurwa mać. Naprawdę, nie mogą grać bez kurwa jebanego kryształu, tak? No i co kurwa? Skurcz się zaraz. Zajebiście, kurwa. Wiem, że mnie zaraził. To tak, dzień dobry. O, witam. To tak, jako że jestem zarażony, może jakoś się dogadamy. Chyba, że chcecie, żebym was pozarażał. Chodź. Co? Ja cię wyleczę. Nie! A, pomocy! Dobra, wyleczę go. Nie bijcie go, nie bijcie go, nie bijcie go. Ja go wyleczę. Ej, ktoś ucieka za wami, zawsze za wami, za wami! Za wami, gońcie go, bijcie go. Witamy, jak się pan czuje? Dzień dobry, nie no, jestem rozjuszony, no po prostu nie mogą grać bez rąbanego kryształu, co nie? No przecież to są jakieś no, jaja. Taki trochę... Nie, no jest dramat, no mam piękną rundę, pięknie udaje mi się uciec i nagle taki surprise, co nie? I żyj tu. Ej, a ty nie jesteś zarażony, panie Plax? Ty w ogóle nie ten? Nie wiem, jestem doktorem, więc powinienem lecieć lekarstwo. Dobra, otwieraj to. Tam nie ma przypadkiem w środku jeszcze jakichś tych? Tam siada, więc... Dawaj, wylecz go! Wylecz go! Nie bijcie go, wylecz go! Nie bijcie go, on już się tutaj przekształca. Dobra, wylecz. Ja nie czuję w jajkach. Wylecz go, niech dołączy do mocy ciemności! Wstawaj! Przepraszam. Co mi się stało? Powstać! Ja cię kręcę, miałeś powstać, Gałganie, a nie. Też zginąłem. Dobra, wynosimy się z tym. Nie, ej, ale no kurde, ile można, no bez jaj, no nie bagrajmy z tym kryształem, bo to przecież psuje wszystko. No to jest...
Halo. Nic nie psuję, przesadzam. No co przesadzam, no to są bez sensu takie gry, jak wyjdzie sobie gościu, zależy... Poprzednia runda się rozpadła. Całą tą. Wszyscy łapią. No to się do niego nie zbliżajcie. No jak się do... Wiesz co? Bo plan był taki, bo plan był taki. Dobra, generalnie wchodzimy do placówki. Słyszałem strzały. To jest rzeczywiście bardzo niepokojące. Chyba wiem czemu słyszałem strzały. Czy wybierać jakiego chcę zombiaka? No. Kurwa, no może strzelać przez to. No niestety, przykro mi! Poczekaj. Do tego strzelamy? Do obydwu, nie wiem, zabiłem go? Tak, chyba nie żyje, jest tam SCP... ten... Kurwa! Łatwo. Łatwo? Zaraz twój kolega tam przyjdzie i ci zobaczysz jak ciebie... Jakim cudem ty otwierasz to? Zmieniłem go, czekaj, daj, idę drugiego. Siema. O, siema, Zasiałek. Ja cię kręcę, dlaczego ty to mogłeś otworzyć? Nie dało się tu schować. Myślałem, że schować się tutaj dało chociaż. Tak, strzelać we mnie. Ja cię kręcę. Dobra, uciekamy tak naprawdę, bo... Tak, spadamy, nie ma co przedłużać tego, zawijamy się stąd, chodźcie. Chodźcie, zawijamy się, SCP-ki. No. Ej, gdzie ty idziesz? Nie tędy. Tu w prawo jest wyjście. Tu, w prawo, tu. Tu jest. Halo. Halo, tu jest gate, tu. No właśnie, tutaj. No to trzeba zniszczyć. To niszcie to. O, tanki z Left 4 Dead! Nie myślałem, czemu oni są tankami z Left 4 Dead'a? No bo mogę różne zombiaki robić. Mogę robić różne zombiaki. O, nieźle. Potężny plaga. No, przynajmniej ty się nie zaraziłeś z tego, co widzę. No. Plaga przecież leczy choroby, więc jak... Otwieracie te drzwi? Bo nie wiem, czy tak sobie stoimy. Otwieram. No. Stoimy i patrzymy się tak po prostu. Tak myślałem właśnie. Jak tam komunikat, że czujecie dreszczyk? Mega! Dreszczyk najlepszy. Jesteś zarażona? I zaraz otworzone! Nie. To chyba się nie da. Zapraszam. Da się. SCP chyba nie może... SCP może się zarazić może, tego? Może, tylko trzeba go dźgnąć. Może. Ale trzeba go dźgnąć. Ale czemu zostawiłeś Dimo? Dzięki! Wow, czemu zostawiłeś Dimo? Ale jesteś niemiły. Ale na Plagusa to też działa Shadow, czy nie? Nie no. Ale no trzeba go dźgnąć. Czemu ja się nie zaraziłem wtedy? No bo nie dźgnęliście. No tak, ale tam jak wy wleśliście do Light Entrance'a, to mówicie, że ktoś jest zarażony, nie? No tak, ale tylko dźgnięciem da się SCP-ka zarazić. Aaaa, czyli tak o normalnie nie można, jak się ma styczność. Nie można. Tylko ten, widzę, że jeszcze nie ma ucieczki chyba. No nie ma właśnie. A za ile będzie? Nie wiem. No 13 minut zostało. No cóż, jak to się mówi, ciekawe. Trzeba tu poczekać. Poczekamy. Dobra, zawijamy się! Łatwo. Z tym? Zamiast pistoletu bierzesz. Bo nowa gierka dla niej. No to jak laścik, to laścik. Dobra, wyciszę na Discordzie. Dobra. Jesteśmy ruch ochroniarzem. Dobra, będziemy mchnąć, żeby jak najszybciej dostać się do zbrojowni oczywiście. Czyli plan standardowy. Jak dobrze pójdzie, to personel klasy D jeszcze się nie dostanie. Security.
mamy harnej spuchy. Dajmy się zwariować, za piwo przepłacać, skoro efekt zazwyczaj ten sam. Dwa Kowencjusz, jeden przesyła 100 zł. Ja ci kredzie Kowencjusz 100 zł i 15 miesięcy! Serduszka dla Kowencjusza! No, lepiej później wcale, Kowencjusz, miło mi cię widzieć! Tutaj, serduszka dla Kowencjusza, wielkie dzięki, byczku! Miło mi cię widzieć! Gramy sobie w SCP Garry's Mod! Dobra, no kiedy to się otworzy za gówno? Dobra, nareszcie. Wait, poczekaj, bo ja tu się łatwo zgubić. Dobra, wiem gdzie jestem. Dobra. Koncept taki. Jak najszybciej wezmę kawę. Jak najszybciej biegniemy sobie do personelu klasy D. Dlatego, że oni... No wiadomo coś, co się z nimi dzieje. Oni będą chcieli zdobyć... no broń. Więc jak najszybciej musimy tam dobiec. Trochę drzwi jest otwierania, to prawda. A na szczęście drogę w miarę znam na pamięć, więc powinno pójść gładko. O kurwa. Ja pierdolę. Jakim kurwa jebanym cudem. Znowu to kurwa. I się piersi dobrali. I mają już dostęp do broni. Co nie wróży nic dobrego. Dobra, chodźmy. Ja pierdolę, ale przyps. Dobra, no trudno, mam przesrane. Możemy zjeść babeczkę co najwyżej. Dobra, no mamy przesrane. Poczekam jak się zawiną po prostu. Jest duża szansa, że już nikogo nie będzie. Ale broni też może już nie być. Ta... Chociaż... Radio. Suchej nitki nie zostawili. Dobra, zamknijmy się tu. Zobaczcie, czy są jacyś pomocnicy na ogniu. Dobra, widzę tak, jest tym ochroniarzem, personel klasy D, jest uzbrojony i w to nie ma w co wątpić. Jedynym sposobem, żeby przetrwać, moim zdaniem, to przeczekanie. I żółty kombinezon, oczywiście. Dobra, 5 minut dekontaminacji, żółty kombinezon i po prostu świecie. Przeczekamy. Swoją drogą, tutaj chyba niczego nie da się znaleźć, co nie? One są chyba w domyślnie zawsze puste. No widocznie nie ma, niestety. Tak se ustawiłem. Dobra. Poczekamy po prostu, jak dekontaminacja się skończy. Może tu znajdziemy w sumie lepszą kartę też. Jest taka minimalna, gdzieś tam minimalna szansa. Ale ogólnie... No to jest jak jest. Poczekamy jak dekontaminacja się zrobi. Oni wtedy uciekną w panice na pewno. A my wtedy zaczniemy sobie ulepszać. Tak patrzę, czy tu się jakaś karta wala. Tu jest jakaś skrzynia, ale ona chyba nic nie znaczy. Dobra, do ulepszarki nie chcę na razie iść, bo wiadomo jak to się skończy. Skończy się tym, że mnie rozstrzelają. No nie jest dobrze. Nie jest dobrze, czaty, powiem wam.
Chociaż niby naukowcy jeszcze żyją. Co to jest? Moneta? Jak to wziąć? O, o. Srebrna moneta. Srebrna moneta? Czy ona jest do tego, do automatu? W ogóle sprawdzę. Nie, chyba nie. Ja się zastanawiałem. Dobra. Weźmy sobie puszkę, energetyka se weźmy. Dobra. Może się przydać jeszcze. Cukierki. Dobra, weźmy jednego cukierka. SCP automat. Też mi się wydaje, że może on być do SCP automatu. Dobra, poszli sobie. O nie. Kurwa, zobaczyli mnie. No to po mnie. Raczej. Raczej po mnie. Zobaczył mnie grubas. I raczej mnie...
zdejmijmy to. Kurwa, nie, no zdejmij to po prostu. Access denied. Access denied. Dobra, wolałem sprawdzić. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj coś jest. Swoją drogą nie wiem, czy ktoś tutaj nie był, bo otwarte drzwi były. Ewentualnie jest to szóstka po prostu. Dobra, niczego tutaj nie ma. Wolałem sprawdzić. A swędzi mnie strasznie ucho. No więc miałem ulepszyć kartę, najwyższy poziom jest te, ulepszarka się popsuła. Nigdy nie ulepszę chyba na najwyższy poziom tej karty, takie wiecie co? Takie mam wrażenie? Czaty chyba nie da rady po prostu. Chyba po prostu nie da rady. Chyba to samo jest, co nie? Nie, gorzej. Dwójka. Nie, kurwa, nie zakładaj tego typu. Wyjmij, zajmij to. Możesz to zdjąć. Dziękuję. Nice. Daje to m.in. do zbrojowni MTF-ów, więc całkiem potężna karta. Oho. Trochę niepokojące. No cóż. Ten karabinek nie będzie mu już raczej potrzebny. Świnka z narzędziami, hamburger, powiększona apteczka, weźmy. Trochę się niepokoję też. Muzyka też jest trochę niepokojąca, powiem wam. Jak mam być szczery. No jak bardzo muzyka jest niepokojąca. Tak jakby zaraz miało mnie coś rozdupczyć. Tego chyba nie mogę, no właśnie, tak myślałem. Pełno krwi po drodze. I niepokojące strzały. Dobra, zobaczymy. No. No cóż. Zobaczymy jak pójdzie. To był jeden z nielicznych naukowców Nie! Klasa D. I nie tylko klasa D. O bogowie. Kurwa, nie to. Jaka to jest karta, jak myślicie? Czekajcie, zobaczcie. Punkty wejście. Ceny elektryczne. Czy to jest wyjście? Poczekajcie, brama. Gdzie są bramy? Jestem upośledzony, nie widzę tego. Omega Warhead. Zbrojownia MTF, ale gdzie są bramy? Wejście. Gdzie? Nie widzę bram. Jest brama, nie ma dostępu do bram. Dobra, widzę. Kurwa, niedobrze. Mamy tam gówniaka, z którym nie za bardzo jest jak walczyć.
Siema. Jak coś to był C. Wiem jak wygląda... Ale czemu zabijesz MTF-y jako ochroniarz? To był MTF, a nie C? Nie ogarnąłem. Dobra, chyba jednak to były MTF-y. A myślałem, że C to tak wyglądają. Ach, mylą mi się kolory. Twoi byli? Przy ekspie? Ajajaj. No to przyps faktycznie. Dobra. Nie ogarnąłem. No dobra, mój błąd. Kurwa, boję się tego byka. Nie wiem, gdzie on jest. Właśnie nie ogarnąłem, wiesz, przez przypadek zabiłem moich. Myślałem, że to C, nie wiem dlaczego, ale byłem przekonany, że to C. Ale masz rację, możliwe, że zajebałem swoich przez przypadek. Co on robi, idzie w drugą stronę? Chce mnie otoczyć? Tak, chyba przez przypadek ich zabiłem. No, niestety, przez przypadek. Zdarza się. No i co kurwa? Gdzie mam teraz ja lecieć? Przepraszam bardzo. Dobra, zawijamy się. Mam kartę? Jakaś to jest. Access granted. Czy ochroniarz może uciec? Ochrona. O, klasa D żyje jedna, lol. Nie sądziłem, że ktoś przetrwał. Dobra, zawijamy się stąd. Tylko gdzie ucieka ochroniarz? W sumie nie mam żadnej ciekawej ucieczki. Trochę ból. Nie wiem. Chyba spadam stąd, nic mi tu po mnie. Tak mi się wydaje, mógłbym MTF-owi pomóc, co prawda, ale... Tylko zwykła ucieczka, jako ochroniarz. No dobra, zrobię helikopter i chyba masz, ale helikopterem chyba nie ucieka ten. Czy ochroniarz ucieka helikopterem? Jak to jest? Czym mogę uciec, jako ochroniarz? Mogę helikopterem uciec? Jak tak, to idziemy do helikoptera.
Niech ktoś to potwierdzi, czy mogę helikopterem uciec. Wiesz, wiecie, więcej punktów będzie. Dobra, weź tą broń, wyciągnij, bo zaraz mi coś zabije. Ale czy mogę uciec helikopterem, który ląduje, jako eskorta? Tędy się biegł do helikoptera? Chyba tędy. A SCP chyba uciekł. O proszę. Czekaj już na mnie, doskonale, zawijam się stąd. Dobra, zawijamy się. A może jednak nie mogę uciec? Chyba jako ochroniarz nie mogę tym uciec. Chyba słabe info, czaty, wiecie? Mam podjaśnione dla ciebie te... Mogę? Jak? Jak tym uciec? Halo! Proszę mnie zabrać! Halo! Proszę mnie zabrać! Halo! Halo! Czemu mnie nie chcecie zabrać? Jestem, chcę się zabrać z wami, o co chodzi? Nie, Jezus, chyba nie mogę jednak się zabrać! Halo! Proszę mnie wpuścić! Nie chcę tu już być! Uciekłem? Poczekajcie, bo nie wiem. Ewakuowany. Ach, doskonale. Udało się. Albo ktoś... O, patrzcie na... O, Asperger. O kurde, on się czai. Jaki tajn. Tak jeden został, dawać go. Tutaj, jako bałkę. Słyszeliście? Piękna ucieczka w pięknym stylu, czaty. Znaczy w końcu się udało uciec. Co się dzieje? Chociaż raz. Wiem tylko. Mrugacza? To tam. Mrugacza można słyszeć? Szanowna klaso D, jak dobrze wiemy, zostałeś jedyną osobą. Także wyjdź z rękami do góry, czekamy wędrę. Dziękujemy za. Patrzcie, ucieknie. Chyba. No, normalnie świecie. Chyba da radę. Ja pierdolę, nie wierzę. Tylko klasa D. Chyba nie ucieka też helikopterem. Access granted. Ja pierdolę, nie wierzę. Ta pierda nie ucieka nad ucieczką dla, od rebeli. Po prostu uciekam stąd. Mam dość. A może 9 metrów. Ucieknie drogą dla rebeli. Bo ma rękę chyba. O, w sumie rzut beretem ma, więc
Skoro mógłby uciec, to w sumie czemu nie? Nieźle. Nie wiem. I... O, ale powstrzymaliśmy zagrożenie dzisiaj. Zwiał. Tym akcentem kończymy. Tak, uciekł. Ej, GBN, kończymy tym akcentem. Elo, elo. Jezus Maria. Lady, ja mam